Dzień dobry wszystkim ponownie. Widzimy się w Mafii 3 i dzisiaj czeka nas sporo wyzwań. Przede wszystkim musimy dostać się na statek i założyć podsłuch bądź takiego ojca, dziadka, GPS-a. No, a później będziemy musieli przekazać całą dzielnicę jednemu z naszych partnerów biznesowych, tak to nazwijmy, jednemu z naszych popleczników. Także to wszystko zaraz się tu zacznie. Tak, jesteśmy tu, gdzie skończyliśmy, tu, gdzie w poprzednim odcinku nas zdjęli. Moment. Dobra. Podsłuchu znowu nie mamy, ale chyba sobie poradzimy i bez tego, co? Dobra, przebiegnę się już. Zacząłem biec, to dobiegnę do końca. Głupoty zrobiłem, bo mi wsiąść od razu w furę i mieć to z bani. Trochę ruchu dla zdrowia. Okej. To mi się udało. Hi. No i dobra. Aha, czyli tu nie mam z tego nic. No dobra. That fuck is mine. A gdzie on jest? I'll turn him up. Looks like that cat. Come tell us what the motherfucker you own. Ha. Nie miał szans. Ale tu w budynku coś tam jest. Form up on me and let's go. Dobra. Trochę na oślep padują. Kurde. Nie tak. Kompletnie tak. Tyle siana. Ajajajajajajajaj. Okej, no dobra. Trzeba może zmienić strategię. Zaraz coś tu. A nie straciłem nawet tego siana, tylko od początku. No dobra. Czy tędy jakoś przyjedziemy? Nie. Okej. Jedź. Oj.
A gdybym w bramę wjechał, tak na pełnej bombie. Coś tam się udało jakoś to ogarnąć. Trzeba było mi najpierw tych dwóch zdjąć. Dobra. Doskonale. Czyli da się tam wejść inną stroną. No dobra. Paru karków na razie już dwa razy mnie zdjęli. Dobra, trochę się wycofamy i tu się przykitramy. Wcale nie trzeba tak się znowu kitrać. Tak, coś jest. Poszli sobie tam dalej. Tutaj w budynku chyba ktoś się kryje. Kurde, jak? Skąd on tu się wziął? Którędy? Jakim cudem? Raczej tędy nie przypłynął, a potem się nie wspiął, bo... No właśnie. Coś tu jakiś przewał. To ja zaraz znowu padnę, to już... No raczej tam... Kilku już zdjąłem, ale celność jaką mają coraz większą, kurde. Jedno pytanie, jak oni, aha, tu nie ma, nie widzę, czy jest siopteczka, czy nie, chyba będzie trzeba znowu się po prostu, dobra, niech oni mnie tam szukają, sobie pójdę tamtędy, kurde.
już za mocno podkryłem teren. Ze zbyt wielu stron mogą mnie podejść. You boys see that? Hit him from... Dobra, i ten jeszcze jeden tutaj. To chyba będzie ostatni. Nie, jednak nie. Jednak nie. Kurde, apteczka by się przydała i to pilnie. Chcą mnie szukać, a ja nie chcę, żeby mnie znaleźć. Jak mam się na to dostać niby? Tędy. Na przykład. No. Dobra. Okej. Guy challenges Swank to a race for pink slips, but the asshole turns pussy. Doesn't show. And that's his car? Nah, that's the car Mr. Pagani bought after he ran that piece of shit over with his other one. Are you serious? Wayne's meat tires. What a fucking mess. All right, I better get back in there. You gonna be okay? Sure. Well, what's the worst that could happen? Right? You could be the reason Frank has to get a new car. Dobra, typie. Can't wait to kill your dumb ass. Spotted him, come on! Kurde, nie wiem skąd będą szli. Tak, tutaj trochę to nie najlepiej się prezentuje. Teraz jeszcze będę musiał stąd wyjść. Niby wskaźniki były, niby. Dobra, idziemy stąd, nie ma stu. Nie ma co tu siedzieć. He's over here! The fuck? Get him! We got ourselves a guest! Find one, boys! Too late to run now, boys! Back me up, boys! Grenade! Grab the floor! Get him from the other side!
Kurde, musieli. Jeszcze dwóch jest, okej. A tu? Jak to zrobić, żeby było dobrze? Dzida. Okej. Nie ma bata, żebym tam dłużej został. Spadamy. Nawet ten. Doskonale. Udało się w końcu. No, teraz się tylko nie przekręcić. Kurde, teraz będę do mnie ładować. A nie, polują na mnie. To ciekawe w sumie. Aż to. Najgorsze w tym wszystkim jest to, a kurde, nie jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie, ale cóż. I got a hit from the device you put on Frank Pagani's car, which means he's back in town. Bet he's pretty excited to make your acquaintance. I bet he is. Signal's clean, so you can take it from here. Just use the tracker I gave you. Catch you later. See you soon. Come in here, Rosic. Najpierw tak zrobimy. Okej, czyli tutaj w tym okręgu będzie się poruszać ten cały gagatek. Dobra, potrzebujemy więcej amunicji. Potrzebujemy to granatów. Potrzebujemy tego i kamizelki. Kurde, najgorzej, że teraz się uleczę. Ale dobra, trzy jeszcze są. Thank you.
Co jak będę bliżej, będzie szybciej pykać. Dobra. Working for Marcana used to be a life a gig. My daddy looks like the place. Sure, they saw some action, but they always came out whole. What's your point, kid? Just feels like I missed out on the best times. The golden age. Don't fool yourself. Golden age still got a lot of folks dead, one way or another. Oh, fuck. I got enough to worry about. Come on, come on. Come on. Chlast. I po gościu. Dobra. Serio. Taki cwaniaczek tutaj sobie tak szedł na luziku. Dobra, trzeba się pozbyć tych wszystkich. Bandziorów. Frank, when he drove up, old bastard looks like he's aged 20 years. Between Castro, the coon, and the 50 G's of bad paper inside, I can kind of see why. Dobra, jak tam się dostać? Tak, dobrze słyszałeś. Somebody there? Nie, nikogo tu nie ma. Dobrze, tu przypadkiem nawet wjechaliśmy wcześniej. To teraz jest trochę łatwiej, żeby się odnaleźć. I co teraz?
Nie chcę z tamtej strony. Kurde, nie tak. See if you still got skills, Frank. Najgorzej tutaj na drodze. Dobra, dawaj mnie go tu. I never did anything to you. Saw some interesting stuff back there. Counterfeit money, a press. Only thing I can't figure out is a connection to Cuba. Please, I'm all busted up inside. I need a doctor. I got a wife and three little girls. Hey, you want a doctor? Then you better tell me something worth hearing. Listen, what you saw. Sal set all that up. None of the money was worth a shit, though. Had me bring in a man named Alvarez. Counterfeiter who works for Castro. He give you the plates, too? Plates? I thought you knew on account of the robbery. Robbery? Marcano wanted the plates from the Federal Reserve. How do I find Alvarez? How? Well, one of Tommy's guys picked him up. It was 10, 15 minutes before you showed up. Where are they taking him? Where? Huh? My little girls. No. Fuck! I've spent the last 48 years pursuing Lincoln Clay because he's a criminal. It's horrible what happened to him, but you know something? I think that when Sammy Ellis and Danny Burke were killed, it revealed who Lincoln Clay really was. A monster. Damn. Myślę, że każdy po takiej sytuacji, kiedy ktoś komuś zabija najbliższych, no jest gotów na całe mnóstwo poświęceń. Tak sądzę. Pewności nie mam oczywiście, ale tak myślę sobie. Motherfucker, you look like the cat who ate the canary. This is our first step toward breaking Marcano and taking over the city. I hear what y'all got to say, but I decide who gets the turf, and in the end my decision is final. Yeah, sure thing. I get it. But don't forget, my guys stepped up for you. They're working that hideout like it was already theirs. And it should stay that way. Considering I've got men in the area as well, it looks as if you're trying to keep us guessing.
When you finish listening to the Who's Got the Bigger Pecker contest, I'll be here ready to take over this part of the city. Okej, dobra. You gotta see all the angles, Lincoln. Okej, co ty mi dasz? Okej. You need to show me you serious about working together. So far, I ain't seen shit. No to jest ciekawe, ale to może następnym razem się tym zajmiemy. What's the word, Lincoln? Don't leave me with blue balls, her boy. Nie wiem, to patrząc na to w tym momencie najkorzystniej wychodzi mi tutaj. Najkorzystniej dole. Będzie zbierać dole. Jak będzie zbierać dole, to zawsze hajsy będą szybciej wpadały do portfela, do, na konto. Ale z kolei ten się obrazi. Burg się obrazi. No, na samochodach się całkiem zna, tam jest biznes samochodowy. Ale nic nie ma tutaj takiego, co mnie interesowało. Dobra, robimy tak. Never an easy answer, trust me, I know. Ja wiem, że ty wiesz. Pam, param, pam, pam. Dobra, lecimy. You need Vito to run this turf. When we're out there on the street, you act as if the blood we put on the line matters to you. But then we get in here and you toss it away like it don't mean a damn thing. About fucking time. Always knew you had a good head on your shoulders. Guess we'll see how the next one goes. We're done for now. You'll hear from me if I need you. Yep. Exactly. Exactly. Okay. Dobrze, dzielnica przekazana, to teraz lecimy po kolejne. Look, I gave you some names and I'm paying you to chase them down, so don't give me any of that bullshit. Yeah, okay, just get it done. Christ, sometimes I think if you want something done right. You all right? The night he... Sammy was so happy. Happier than I ever seen him. That money was supposed to get him, get all of us out from under Marcano. Motherfucker! What the hell did Frank tell you? Marcano had us rob the reserve so he could get his hand on a set of money plates. Georgie must have grabbed him during the robbery. I should have been paying attention. We already had this conversation. None of this is your fault. Like hell it isn't. Sal is a cancer. A leech. He had always intended to fuck all of you. Christ, look what he did to Vito. He murdered your family. The only way to make that right is by killing every cocksucker who's ever looked at that piece of shit. Give me some of that bourbon. According to Pagani, Marcano couldn't print the money himself, so he had a Cuban counterfeiter named Alvarez brought in. What do we know about South Downs? Tommy Marcano isn't the kind of guy who shits where he eats. So his rackets are pretty low-key. He runs a sports book and has a place where he stores his contraband. Tommy's got to know that I'm coming after Alvarez, so he's probably got him holed up in or near one of those places. One way or another, I get my hands on him. I'll be damned if I let Marcano print a single fucking dollar from one of those plates. Gruba akcja. A gdzie moje super autko? Pytam się ja. Oczywiście, kiedy jest potrzebne, to go nie ma. Nic specjalnego. A nie, jest coś? Biera. How about sending some new wheels to Delray Hollow? Hi. I'll get around to you right away. Doskonale, dobra. Co my tu mamy za misyjki?
jest jakiegoś dodatku, tak? A tu co mamy? Tu są wyścigi. Martwi znikają na zawsze tu. Może spróbujemy tutaj szczęścia. Może spróbujemy tutaj szczęścia. No nie. Typie. Here's your car, boss. Dzięki. Nie trzeba było go rozbijać od razu. Dobra. Aha, czyli misja fabularna, czyli lecimy tutaj. No dobra. Dobrze, to te wszystkie jakieś dodatkowe rzeczy odpalimy sobie. Odpalimy sobie później. Zajmiemy się teraz tak, tą dzielnicą. I tyle. No i ogień. Te elki, są chyba ich nie potrzebuję z tego co wyczytałem. Ta zdolność, zdolność to jest bardziej pomoc tutejszych ludzi, których zatrudniamy, którzy nam pomagają. Ogień. To nie rozumiem te auto, pamiętajcie. To mój kierowca. A co tu się dzieje? Co to za krzyki? Ciekawe, co tu było? Co tu się wydarzyło? Co wy tu macie? I czemu knujecie na moim terenie? Znaczy, ten teren będzie dopiero zaraz mój. Dobra. Czyli coś tu się będzie działo? Czyżby? Nie ma to znaczenia w tym momencie. Na wstecznym i eśta. I pięknie. Można, można. Pogadamy sobie z Grantem. To już mogłaby odlecieć ta maska po prostu. Walk in, see a photo of St. Patrick or St. Lazarus or whoever, and feel good about it.
I o co chodzi? Bagiet Maestry się pogubili. Niesamowite. Dobra. Dobra, niech. Let's get some of this cash banked. I'm in South Downs. Sure thing, Cher. Heading your way now. I ma rzekomo zbierać dole, czyli mamy tu 7 stówek, tu 3 stówki i tu 3 stówki z układem. No dobra. To sobie... I zgarnięto dole, tak? Zobaczmy. Tak. I tu również ekstra. No dobra. All units, search is called off. Repeat, abandoned search. Return to patrol. Czy ja tu wejdę? Tak, tak. Hello there, young man. You Purdue? Grant Purdue. You like the place? I'm thinking... Yeah, so how are you mixed up with Marcano's organization? Friend, I own and run department stores. But with this economy, well, I've got a lot of extra inventory. Clothes, electronics, you name it. An old friend, Artie Higgins, says to me, Grant, it's all insured. Let me take it off your hands. You mean you let him rob you? My trucks, yeah. It was just supposed to be a one-time deal, but heck, Artie just won't stop. I can't take the fall here. Where's Artie take the trucks? He never told me, but last time we talked, I got the impression he was going to offload them to someone else. A fence? Grant, if I find your stuff, it's likely going up in flames. Well, whatever you have to do to stop Artie. My gosh darn insurance has dropped me. Says I'm high risk. Can you believe that? You bring me that truck, there's money in it for you. Artie's got some of his men working around South Downs. Thieves, all of them. I'll see what I can dig up. In the meantime, you stay out of sight. I really think you should see what Artie's guys know about my truck. Okay, dobra. Co to? Aha, to jakiś magazynek. No dobra. No dobra, czyli pod samym nosem mamy. Dobra, weźmiemy tą furę, podjedziemy tam sobie od razu. Hej, co, ale do Irhana, co ja wcisnąłem? Dobra, pod nosem mamy, to od razu ogarniemy temat. Nie wierzę. Informator mnie jeszcze nawiął. Ale zrąbałem. Mogłem tam po prostu fraga wrzucić. Czemu nie pomyślałem o tym wcześniej? Głupota. Głupota. Rozum mały. No chciałbym tutaj już zacząć robić porządek w tej dzielnicy. Nie oszukujmy się. Ale to jest ważna rzecz. Ajajajajaj. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Pyk, chociaż furko odrestaurowana. Hold up, mister.
co, delikatnie trafiłem. Jezu. From the sound of it, the company was keeping armed guards on the backs of the truck. Went wrong anyway. I boosted the cigarettes, but they had to rough up the guard a little. Any chance of him talking? Nah. Somebody paid him a visit. Told him there was an envelope if he kept his mouth shut, and a bullet if he didn't. Guess. There! Cut that sack of shit down. Give me a hand now. Hands on the dashboard, motherfucker. Who the hell are you? You're gonna tell me about Artie's hijacking racket. I was there, God. Okay. Spoke. You drive like a fucking asshole. Folks don't even tell me the fucking time, I swear. Tell me what I need to know. You ain't proved. They don't tell me shit. I'm a fucking nobody. Sing, bitch. You barely missed that motherfucker. I'm going to fucking barf. Your time's running out. The boss had a huge haul he's been planning to sell off. I know where it's gonna go down. Don't let me see you again. Ale się trafiło. Coś tu jest? Nie, nic tu nie ma. I'm looking right at. Hey! Hey! Over here! Nieźle. Dobra, tutaj jakaś zakrojona akcja. I następny tu idzie. No chodź tu, chodź tu, rybeczko. Ciach. I po typie. Dobra. No to chodźmy zobaczyć, co tu jeszcze jest. Cóż takiego tu jest, że... Oni tu byli. Czyli to nic takiego, po prostu jakiś biznesik. No ale stało się. O, jakiś lag dziwny. Żadnych dodatkowych pieniędzy tu nie ma. A, czyli te obrady tym przejść, okej. Okay. No dobrze, pójdźmy dalej. Zdowiemy się może czegoś więcej na temat tych nielegalnych, szemranych tutaj interesów. Dobra. Piri, piri, piri. Co my tu mamy? Czarny rynek. Odzyska ciężarówkę, a tu zabij Frediego Passera, a tu zabij złodziei. To najpierw tu, proste. Najpierw kogoś zabijemy. Uo, co im to? Co ich tak mnogo tam? No to już nieco przelewki. Każda misja kolejna tutaj, próba przyjęcia kolejnych dzielnic, to jest ryzykowna gra. Dobra.
co ja miałem zrobić, miałem zacząć po... Dobra, i wezwiemy tutaj, no nie ma... Nie ma innej opcji, wezwiemy tutaj posiłki, nie będę się tutaj... z nimi szarpać. Tak, już sobie patrzę. Amunicja. Zaopatrzenie, kamizelka, fragi. Ach, muszę brać raz z wielkiem. No dobra. Tak. Tam jeden ziomek został, no dobra. Tutaj taka sytuacja. Będą tu podchodzić, czy nie? Dobra, ktoś tu się ruszy w końcu. He's over here! Zaraz go tam... Tu sobie obejdziemy tą chatkę. Tararara, papara. No dobra, chodź tu. Wykończymy tych dwóch, no bo... Yellow bastard. I pyk tędy. No i doskonale. Cwaniakowo, cwaniakową. I go nie ma. A ten jeden gdzie jest? Tam jest. No, come on here. Pyk. Dobra. Okej, pięknie. No i super.
Dobra, niszczymy to. Raz, dwa, trzy, cztery. Pyk. Pięknie. Trochę KS-u wszystkiego pozbieraliśmy. Jeszcze tu. Federalnej chaty szukasz, kobieto. Dobra, tego zdjęliśmy, to pojedziemy sobie teraz tutaj. Musi się udać tu kolejni jacyś bandyci. O, pod słońce. Holy crap. O, mnogo ich tu, naprawdę mnogo. Dobra, ja chciałem zrobić to. Dobra, potrzebujemy kamizelki, trochę amunicji. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Ale jakoś dziwnie się parkuje. Za każdym razem dziwnie się parkuje. Tu zaopatrzenie, zastrzyk, zastrzyk. Cyk, cyk. A tu była jakaś kamizelka, dobra. O, telka, pięknie. To się przyda. No i tędy już nie wyjdę. Rewelacja. Ktoś by wypadał jednak. Kurde, nie tak miało być. Ups. Trochę zwaliłem temat. Na szczęście. Wypadałoby. Dobra, dalej, dzida. No nie. Ale fart. O Boże, taka głupota, jaki fart. Dobra, dawaj te moje piękne autko. A tu jeszcze jakieś mam. Ej, coś tu się pod... Klasa egzotyczna. I need a vehicle in South Downs. Hey, I'll get around to you right away. No dobra. To niech on tu przyjedzie, a ja pomyślę, jak to. Co to masz dla mnie, panie? Niezła furka. No dobra. Jak się tym jedzie?
Już go uszkodziłem. Ale enter. A tu jeszcze były te rzeczy. Dobra, pojedziemy zabić jeszcze jednego złodziejaszka po prostu. Tak, zabijanie wychodzi tych złodziejaszków różnego rodzaju lepiej niż wtargnięcie na teren i zdjęcie kogoś. Watch where you put your hand. You ain't gonna find it at this price anywhere else in town. I want one, but not that bad. Hey, my time is just. Look at this cocky some bitch. Whoops, sorry. Out of my way! Don't look back. Just get to the phone. You're mine, spook. On your paws, son. Fuck your mother. Ain't safe here. Dawaj, dawaj. I pyk po typie. Doskonale. Teraz jeszcze tylko zrobimy tu mały porządek. Uła. Jak zwykle. Ajajaj, tylko... No nie, kapeć. Mam kapeć, a kurde. Na Feldze, ajajaj. Doskonale. Ciężarówką we mnie? Nieźle. I bagietmajstrzy, i tutaj o jak coś dziwni ludkowie. No dobra. Zamówimy sobie znowu. O, co my tu mamy? Taki. Berki z tego. Nie, to jest. I'm fucking bladdered. Couldn't drive if my life depended on it. Try me later. Aż ty. Dobra. Poradzimy sobie na tej Feldze. Peter Cross this fall at the University of California, Berkeley. The author of Soul on Ice
We'll be examining the problems of racism, poverty, and injustice in America. Governor Ronald Reagan tried to have Cleaver fired from this position. Będą mi tak po prostu zapijać ten cały. Dobra, a teraz dostajemy podwózkę. Weźmiemy sobie tego. Dobra, elegancko. A ty mnie kubańcy ścigali, super. Dzięki, ty sobie poradzisz, nie? Proste. Dobra. Wychodzi na to, że nie ukończymy dzisiaj tego wszystkiego, ale tak, tu mamy jeszcze 2T i tu mamy jeszcze taką misję, a tu, o ty panie, lokali, tu jeszcze będziemy musieli coś wykonać, hazard. No dobrze. Dobrze, mamy samochód, to najważniejsze. Przejdziemy się kapkę. Spoko. Całkiem przyjemnie się jedzie. Pepe, na prostym, to wiadomo. Wow. Tak. No dobrze. O, jedziemy sobie na zakończenie tego dnia. Po prostu tutaj, do dużego Rika. Zobaczymy, co on dla mnie ma ciekawego. Silnik. Co możemy w silniku zrobić? O, wymienić. I to ile kosztuje? Aha, to żeby drukować. 1200-300. Wydech. Prawie klocka. Prawie 4 to jest 2,5 mnie całe. Nieźle. Można sobie pomodyfikować, spoko sprawa. Takie rzeczy to przyjemna rzecz. Dobra. Jakieś naklejeczki, coś tam. Wszystko jest. Kolory. Szyby. Fele. Upatrzcie, jakie fele. Speedstone. To nieźle. Dobra jest. I co jeszcze? Akcesoria. Wnętrze. Dachy. Okej. Tablice. Dobra, spoko. Na razie nie będziemy się tym zajmować. Wszak jeszcze kupa roboty przed nami, a nie czas na modyfikację samochodów. Na razie kończymy. W ten sposób. Cyk. Otóż to. Pyk. Dzięki wielkie. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.